Sala ślubów Zielonogórskiego Ratusza. Miejsce symbolizujące związek. I właśnie taki związek, ale z wolontariatem, zawarli laureaci miejskiego etapu konkursu Ośmiu Wspaniałych, czyli najaktywniejszych wolontariuszy w Zielonej Górze. Kryteria przyznania nagrody były złożone. Jak zaznacza Bogusława Breitkopf, koordynatorka konkursu, najważniejsze to chcieć pomagać. Trzeba się wykazać długotrwałą działalnością. Trzeba się wykazać też, że angażuje się innych, a więc jest to taki wzorotwórczy charakter tej pracy, że ma się tę siłę przekonywania i przekonam innych do pracy na rzecz osób słabszych, na rzecz osób potrzebujących, czy na rzecz środowiska. Najlepszą z najlepszych okazała się Anna Spiżak, która w nagrodę pojedzie na galę finałową do Warszawy. Wyszłam oczywiście z tego przesłuchania, no nie wierzyłam w to, że dobrze mi poszło, myślałam, że tam wszystkich zanudziłam, bo trochę dużo opowiadałam o sobie, no ale jakoś poszło, jakoś się spodobało, no więc się cieszę. Nagrody wręczała m.in. pani prezydent Wioletta Haręźlak. Jej obecność na gali nie była przypadkowa. Miasto od lat wspiera wolontariuszy. Chcemy propagować właśnie taką działalność na rzecz innych osób, bezinteresowną. Właśnie początki wolontariatu w dobie, kiedy tyle mówi się o kryzysie, że jesteśmy coraz bardziej ludźmi pozbawionymi uczuć. To jest nieprawda. Zapytaliśmy laureatów konkursu, dlaczego zainteresowali się wolontariatem. Po części trochę z nudy, gdy nie było nic do roboty, a po części no dlatego, że chciałam pomagać innym, to jest naprawdę coś fajnego. To jest moje życie, moja pasja, ja uważam, że ja mam do tego serce, mam do tego powołanie. Wolontariat to jest coś, co daje mi radość, to jest mój sposób na życie, to jest naprawdę fajna rzecz, jeśli można komuś bezinteresownie pomóc. W Zielonej Górze to już 14. edycja konkursu. Podczas gali wyróżniono także małą ósemkę złożoną z wolontariuszy ze szkół podstawowych.